Dobra, mowa na początek, bo myślę, że taka jest wymagana. Był to piękny czas, coś się kończy, coś się zaczyna, jak to mówią. Piękny czas, zaczęliśmy sobie stopować lochy na 384 poziomie około, jak dobrze pamiętam. Zrobiłem MR-ku skana wczoraj wieczorem, a dzisiaj jeszcze nic nie robiłem na tym koncie praktycznie, więc myślę, że będzie to fajnie widoczne na SF Toolsie wszystko. Także no, mało nam brakło, żeby równe 80 leveli wbić wszystkim, w sensie wszystkim, no codziennymi czynnościami. Wszystkim oprócz lochów. No i co, z jednej strony mi trochę smutno, z jednej strony takie mam z tyłu głowy, czy to na pewno już ten moment, czy na pewno już powinienem to kliknąć, ale z drugiej strony, śledząc sobie na przykład dziennego expa, w taki zwykły dzień, który tutaj już zdobywam na tym levelu, to jest to mniej expa niż zdobywam na przykład na łowcy demonów na 350 levelu około, nie? Także ten expik jest już marny. Golda zdobywamy, mimo że gramy na expa, po około 50 bazówek dziennie. Także myślę, że to już jest ten czas. To już jest ten czas, żeby to zrobić i być może pokusić się o top 1 level na tym serwerze. Chociaż widzę, że Bind ma 4.92, więc może być ciężko, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I co mogę więcej dodać? Zrobimy sobie na początek arenkę. Nie będę tutaj robił innych rzeczy. Tak jak widzicie, nie mam w ogóle awki zrobionej, dlatego że, no wiadomo, jak wbijemy te, powiedzmy, niecałe 30 leveli, myślę, no to ze wszystkiego dostaniemy o wiele więcej golda. No ale arenkę oczywiście musimy zrobić, bo ona daje tylko expa. Także jeszcze to sobie zrobimy na tym niskim levelu. Chcę to zrobić z głową. Chcę na początek, myślę, przede wszystkim ulepszyć sobie itemki, bo itemki mam w dalszym ciągu razy 10, więc myślę, że zrobimy je sobie na luzie na razy 18. Polecimy chyba w tornado. Zużyję w ogóle całego golda, bo też jestem ciekaw, ile mi to tornado stricte z itemów. Dlatego też właśnie czekałem na event Wiedźmy. Ile mi to tornado da golda stricte z itemów, ile będzie z tego statystyk. Mogę w ogóle dzisiaj czat trochę opluwać, ale no chyba rozumiecie. I co? Potem strefa światła, myślę. No i na koniec sobie strefę mroku zostawimy. Sprawdzę oczywiście zaraz na SF Toolsie, jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o expa, którego możemy zdobyć. Z tego co wiem, jeszcze przed ulepszeniem tych itemków miałem chyba w SF Toolsie 27,5 miliarda expa z lochów, coś takiego. No ale wiadomo, do tego trzeba doliczyć tornado, bo tego tam nie ma. Do tego trzeba doliczyć loch od 480 levela, który otworzymy. I co więcej? No i te ulepszenia itemków na pewno też nam to zboostują, zaraz zobaczymy. Dobra, arenka zrobiona. To co? To teraz ulepszanko itemków. Zrobimy sobie na początek razy 16 wszystko. Bo to się często buguje, żeby tam przypadkiem mi czegoś nie ulepszyło bardziej. Witam, witam Pawcio, witam wszystkich. Kurwa, jak mi serce bije, powiem wam. To jest nienormalne. Ale poważnie. Jakieś takie dziwne uczucie. Mówię, z jednej strony trochę smutno, z drugiej strony spoko. Przejdziemy już sobie na tego goldzika, już tutaj będziemy farmić te statki. Pięknie. Ale no dziwne jest takie uczucie. Dobra, razy 18. O, zobaczcie, tu nam się zbugowało. To może najpierw razy 16, razy 17, razy 18. Okej. Tu nam się też razy 12. No właśnie dlatego mówię, że to się buguje. Chyba lepiej pojedynczo to ulepszać, bo potem się może coś odjebać niedobrego. Tu mamy razy 18. Tu może najpierw razy 17. Długo na to czekałem. No długo na to czekałem. No to jest w ogóle pierwsza postać, na której to wiecie, będziemy robić. To jest moja pierwsza postać, na której tak długo te lochy trzymałem i na której będę to klikał. Także no to jednak jest coś. Żeby zobaczyć. Oczywiście na magu w ogóle ta taktyka stopowania lochów nie była przeze mnie jakoś giga dobrze zrobiona. Uważam, że dało się to zrobić zdecydowanie lepiej. Także będzie to też swego rodzaju test. Poczekamy, jak tutaj cały serwer kliknie i zobaczymy, jak to się przyszłościowo rozwinie. To też będzie jakaś tam nauczka, powiedzmy, na przyszłość.
na inne postacie. Dobra, wszystko razy 18. I zostało nam jeszcze prawie 300 tysięcy kryształu. Teraz będę chciał chyba też pachołkom wykorzystać metal, bo metalu mamy bardzo dużo. Pachołom też sobie poulepszamy razy 2. Może to coś pomoże. Żeby wiecie, mówię, troszkę tutaj się będziemy przygotowywać, ale no chcę to wszystko zrobić jak najlepiej. Jak najlepiej, żeby potem sobie nie pluć w brodę, że coś się głupiego zrobiło. O kurwanska. Nie no, tutaj przeważnie kolejka, jeżeli chodzi o Song Request, to już jest o 17.50 na półtorej godziny, także jak ktoś nie przychodzi równo ze startem, to już potem ciężko, żeby coś dodał. Cianko, proszę, witam cię. Dobra, najpierw poulepszam, bo potem i tak jeszcze będę sprawdzał, czy tu mamy wszystko zrobione tak, jak być powinno. Jeszcze sprawdzam, czy się nagrywa wszystko. Na pewno. Dobra. Wszystko w teorii powinno być ulepszone. I teraz tak, runka 15%, odporność mamy. Tak, wszystko jest ok. Tu mamy po razy dwa. A, zobaczcie, tu mamy razy jeden. Dobra. A, i te czarki od razu. Tu jest git, tutaj runki są git. Dalej. Maguś. Maguś jest również dobrze zrobiony. I runki też są git. Teraz, o, tutaj ma razy jeden. Razy dwa, ok. Tu mamy 15 i tu mamy 75. Dobra. Wszystko jest ok. Teraz tak, wydajemy tego goldzika, którego mamy. I w ogóle to ja mogę to też posprzedawać. Tak jak mówię, dzisiaj tutaj nic nie robiłem. I tak tego miejsca to mi się przyda, bo pewnie epików będzie sporo, a mamy tylko 5 rozmontowań. I to ja trzymałem do wiedźmy w sumie. To też mogę oddać. Te legendy. O ile kosztuje piątkę, dobra. To sobie zostawimy. Pyk. Ok, tu mamy jeszcze jakieś epiki, w razie czego. Dobra, i zerujemy się, tak jak mówię, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać goldowo. No nie. Jak nie internet, to serwer. Proszę cię, gro. No nie mogę statystyki dodać. Dobra, okej, zaczynamy, lecimy, tak jak mówiłem, zaczynamy od to, aha, jeszcze miałem te procenty sprawdzić bez kitu, kurwa mać, już 20 minut tu siedzimy, a jeszcze nic nie kliknąłem, SF Tulsik, 27,7, a było chyba 27,2, to tak TBH, to chuja dało to ulepszenie itemków, ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, okej. Lecimy, zaczynamy. Tornadko, tak jak mówiłem. Tornado mamy 7,2,6. Okej, no tornada wam nie będę pokazywał. Ja od razu tutaj powiem, że będziemy się delektować tymi loszkami. Także wiecie, na spokojnie. No ale tornado to będziemy skipować, no nie? Tornado po prostu będziemy lecieć tak o, jeden za drugim. O kurwanska, tyle czekania. Nie wiem kiedy ja to zacząłem stopować. Musiałbym zobaczyć na filmik, no ale mówię, to był 384 poziom około. Zależy knucik jaki masz level, jak masz poniżej 420, to ja bym leciał na expa cały czas. Ja bym chciał to szybciej klikać, ale zobaczcie, że gra nas blokuje. Przez chwilę myślałem, że... Myślałem, że miejsca nie mamy, a to po prostu gra zacina. No to na expa knucik. Zamkniesz tornado na luzie? Nie no, Black Wolf, to że zamknę tornado to ja wiem. Spokojnie. Oj. Powoli idzie. Chyba dwa tornadka nas dzieliły od 4-6-4. I zaraz będzie 4, 6, 5.
Dobra. Mamy 4, 6, 5. Ktoś by się, to co zresztą już powiedziałem na początku, zanim tam zaczęliśmy klikać, ktoś by się mógł zastanawiać, czy aby na pewno to dobre, że już teraz klikam, czy nie lepiej było poczekać do jakiegoś 4, 7, 5. Ale moim zdaniem, oczywiście to jest moja opinia, ktoś się z nią może nie zgadzać, wydaje mi się, że to za długo. Wydaje mi się, że to za długo. Tak jak już wspomniałem, tyle ile nam tutaj expa już leciało na co dzień, a ile nam leciało golda grając na expa, to już wydaje mi się, że to już jest odpowiedni czas. Zresztą dość dużo, jakby wiecie, osób kliknęło już w Boże Narodzenie, no nie? W sumie to możemy bez kitu wyłączyć ten kod na razie. Także no, raczej to nie będzie zła decyzja. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Tak, już zmieniłem. No sorry, nie widziałem, że ten kod zasłania. O dobra, już nie mamy miejsca, okej. Okay. No 240 milionów na razie nam wpadło. Do tego jeszcze sprzedaż itemków. Tu większość jest za dychę. Przydałby się jeszcze kowal, powiem wam, na to klikanie. To by było takie idealne combo, żeby była wiedźma i jeszcze kowal, no ale... Ale mamy dużo miejsca w eku, więc... Nie zmarnują się te itemki do rozmontowania, tak czy inaczej. To chyba dziś stream do 20, nie wiem do której. Zobaczymy, ile nam zajdzie z klikaniem tego wszystkiego. Na razie klikamy to, na co mamy bardzo fajne procenty. A dalej się zobaczy. Zobaczę w ogóle, bo też jestem sam ciekaw, jak to wygląda, czy na przykład jak czy trafimy na taką sytuację, że w jakimś lochu będziemy mieć, nie wiem, na przykład 0,30 albo 0,40% i jak go ubijemy, to nam odblokuje kilku przeciwników kolejnych, na których mamy większe procenty. Jak coś takiego się wydarzy, no to oczywiście będziemy klikać, no nie? Dobra, 650 milionów na razie. Ej, to może... Nie wiem w sumie, ciężko ocenić, ale no ze 100 statystyk myślę, że wbijemy. 100 podstaw wpadnie z tego tornada tak łącznie. Nie tak źle. Nie ma już miejsca? Nie, mam miejsce. W sumie to każde to... W sensie nie każde, ale... Nie no, każde chyba. Jak tornado nie daje itemku, to daje golda, nie? Tak to chyba działa. Kiedy giveaway dla subów? Zobaczymy. Dopiero co był, no trzeba to jakoś dawkować. Jeżeli streamek będzie trwał powiedzmy około 2 godziny, no to tak co pół godziny wypada robić. Co równy level może być losowanie? Właśnie myślałem o tym, powiem ci. Myślałem o tym, no ale zobaczymy. Dobra, 800 baniek wpadło. Dziękuję ci pięknie Okasę za 3 złote. Specjalnie zasubowałem dla tego konkursu. No będzie, spokojnie. Może jeszcze ktoś sobie przypomni, że ma wolnego Primika na przykład. Dobra. Lecimy dalej. I wiecie, żeby się nie spóźnił na konkurs, nie? Kumacie o co chodzi. Dobra. O! Już 1 200 000 000 prawie. Ty, dobra. A my tu jeszcze mamy prawie 100 tornad do ubicia. To bardzo możliwe, że nawet i 150 podstaw bijemy. Trochę mi, powiem wam, trochę mi opadły emocje. Jak już wiem, że chyba o niczym nie zapomniałem. Chyba wszystko zrobiłem ok. To mam nadzieję, że... W sensie no, tak mi opadły emocje, mam nadzieję, że wszystko jest git. Dobra, 4, 6, 8. Czyli 4 levele na razie z tornadka wbite. Dawaj z tym tornadem. 1 300 000 000.
Nie no, pewny nie jestem, ale powiem wam tak. Wczoraj nie mogłem spać. Nie będę kręcił kołem, dlatego że z koła masz golda, nie? Nie wiem w sumie, czy już nie jestem na tym etapie, że i tak dostaję samego maksa, ale wolę to zrobić po levelu. Tak samo przygodomat, dlatego tylko zrobiłem te walki za PD. Aweczka też dzisiaj leci pod golda. W ogóle to jest też zajebista sprawa, że zobaczcie, ostatnio mieliśmy chyba ze 3 eventy expa z rzędu, więc jeszcze sobie tego expa podbiliśmy na tym magusiu. I teraz idealnie na golda podbijemy level, żeby już od dzisiaj zacząć te podstawy mocno boostować. Myślę, że w miarę sensownie. Kurde, jak to dezorientuje w ogóle. Ciągle myślę, że miejsca nie mam. 469, okej. 470 zaraz. Nie, a właśnie, bo nie dokończyłem. Powiem wam, że wczoraj nie mogłem spać, bo sobie kminiłem, jak to rozegrać w miarę z głową. Chodzi mi tutaj oczywiście o całego streama, jak i o konkursy, jak i o to klikanie. Nawet sobie przygotowałem w głowie scenariusz, jak to powinienem robić. Ktoś powie, że jestem pierdolnięty, ja powiem, no trochę tak. Jest jak jest. Dobra. Ile nam zostało? 9, ok. Raz. 2. 3. 4. I ta rura teraz. No. I łatwiutko. Tornado za 200 grzyba? What? Tago? Niemożliwe. Dobra. Czyli dostaliśmy 190 prawie podstaw z tego wszystkiego. To sporo. Myślałem, że mniej dostaniemy, tak jak mam być szczery. Sporo, sporo, fajnie. Wydamy sobie od razu tego goldzika oczywiście. Bo miałeś kilka darmowych prób. Nie no, wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu dlatego, że już ta postać jest dość mocna jak na tornado. Nie, 500-tego nie wbiję. Przytrzymaj. No mogę w sumie przytrzymać. To i tak będzie tylko winte lecieć. Dobra, poszło. Okej, co dalej? Strefa światła teraz. Strefa światła. Co nagrzale, wariacie? Powiem ci, że miałem końcówki dwóch liquidów i zmieszałem sobie jakieś jabłko, mięta i mocny mentol. Zmieszałem to w jedno i takie gówno wyszło, no ale szkoda wylać, nie? Także pole to. Smakuje to jak sraka jakaś. No ale jest jak jest. Dobra. Te, że tak ja powiem, gówno lożki, no to będziemy sobie też skipować. To też będzie fajne do klaserka. I osiągnięcia też wpadną. To są też podstawy oczywiście. Będziemy tu lecieć od góry do dołu. Jak w ogóle tutaj walki wyglądają? Nawet nie one-shotujemy tego. Ale dobra, nie ma co. Pyk, dobra. Ej, jak to zajebiście w ogóle wygląda, jak my możemy tak pięterkami sobie iść od góry do, od dołu do góry. Ile te itemki kosztują? One są drogie dość. No, tu zadychę mamy, tu prawie zadychę. Dobra, to też wywalam. Boostujemy te staty, jak tylko się da. Dalej. Człowiek 1000 ciosów, sprawdźmy to. Jest, brakowało mi tego. I mamy to, 470 level, what the shit. 6 leveli już wbite. Co jest? Dobra, następny. Te nowe lożki to tak musimy przemęczyć. W sumie nie spojrzałem, ile miałem klasera przed klikaniem. A wesy w tulsie chyba mam. Czekajcie moment. No, nie mam tego. W sensie, jakbym zmienił sobie szablon, to bym miał. Szkoda.
ale to potem sobie ogarnę najwyżej. Okej, to wszystko, ile mamy teraz? 97,5. Chyba coś koło 95,5 miałem, coś takiego. Dobra. No klikam, no spokojnie, mówiłem, że się będziemy tym delektować, powoli. Dobra, teraz Hemoridor, okej. To już możemy pooglądać w su. No, podoba mi się to. Dlatego Maguś jest fajny. Lecimy dalej. Tu jeszcze niecałe 300. Teraz mamy Posejdonga. Ej, ale jakby nam się kryty nie trafiały, to jest szansa, żebyśmy to przegrali bez kitu. Już tutaj z tymi w tej górze Olimp. Dobra, następny. I następny. No, i Zeus skończony. Pięknie, 4-7-2 level. Okej, teraz mamy czterorękiego Petera. Dobra, łatwo. Cianko Yaoshi. O kurwa, ten to na kryta zszedł. A ten? No, podoba mi się to. Jest potęga, widzowie. Ale ten Maguś będzie wymiatał na 600 levelu. Już niedługo. Okej, i teraz Berek. Kurwa, myślałem, że kryt będzie jakiś. Okej. Następne osiągnięcie i co? I strefa światła, można powiedzieć, że zamknięta. Strefa światła skończona. Natomiast mamy tutaj jeszcze ten loszek. Jego nam nie wlicza do expa, tak jak mówiłem. Jego odblokujemy za 7 leveli. I on też nam padnie łatwo. No ale to zaraz, dobra. Czyli to mamy zrobione. Dalej. Tak, no właśnie tak myślę, żeby teraz sobie spróbować karuzelkę. Zobaczymy jak to pójdzie. Jesteśmy na trójce. Okej. Brakowało nam... łabądź gdzieś, nie wiem, z 30 milionów expa albo z 50, coś takiego. Do 464. Z takim zaczynaliśmy. Dobra, dalej. O kurwica. Pierwsza przegrana. Maguś poległ. Ale dobra, odbiliśmy się. Dalej. Tak, no klikam skragi, no ja dzisiaj wyciskam wszystko, co tylko mogę. Czekajcie, tutaj... A nie, dobra. Skipnąłem przypadkiem, ale chociaż kurwa, obejrzymy, bo szkoda nie obejrzeć. Jak to wyglądało. Dobra, zajebiście, dalej. Gimpura teraz mamy, to jest Berek. Jego powinniśmy ściągnąć ładnie. Dobra. Nawet nie mamy okazji powalczyć. Jak to z tym Unge wygląda? Czy my go nie ubijemy też? Dobra, siedzi jeszcze. I następne osiągnięcie mamy. No, Unge to jest taki bloczek. Unge to jest taki bloczek mini, ale... No, ale dało radę. Okej. Maguś. Ja nawet nie wiem, co ja mam mówić, powiem wam szczerze. Kejżor Mag. Czekajcie, w ogóle może sprawdzimy. Na Unge mieliśmy 2,64%. Na Kejżora już jest not possible. Także Kejżor bloczek dla nas.
Na potem IPR jest 000, potem na Mandzio Paladin 006 i potem 14 Not Possible. Dobra. To jeżeli chodzi o karuzelę, to już możemy podziękować za zabawę. Karuzela na razie koniec. Okej, 10 leveli póki co wbite. I piszą coś? Nic nie piszą. Sadek. Nawet mi nikt nie gratuluje. Czekajcie moment. Zrobimy rozmontowankę od razu. Rozmontuję to, co wiem, na jaki wygląd pozmieniać, żeby nie zmarnować kryształku. W sumie to tak, to jest na wszystkie staty, to jest na 3 staty. Czy ja mogę coś tu przy... O kurwa. Plus 35. To ja niepotrzebnie wymieniałem. Dobra, tu mamy z ręka plus 21, no to jeszcze, to na wszystkie staty, tu na wszystkie staty. Pyk. I mamy na inteligencję coś, minus 16, a u nas plus 21, no to też szału nie ma, dobra. To ostatnie rozmontowanko na dzisiaj. Tu mamy coś na zrękę, plus 14 to na jutro i to na jutro, dobra. Dalej. Dalej lecimy. Czyli tak, światło na razie nie, karuzelka stop, tu mamy wszystko zrobione, okej. Dobra, mityczny przeciwnik. Mityczny przeciwnik, lustrzane odbicie. Zobaczmy, ile on tak naprawdę nam da. O kurwa, jestem taki słaby, że mnie barbar. Ulepszyłem. O, widzicie? Mówiłem wam. Mimo, że on ma 350 level, to daje 300 milionów expa. To warto go było trzymać. Dobra, zajebiście. Ciekawe, czy to jest zbugowane i jakbym na przykład teraz na nowym koncie zrobił, to on by dawał tyle, co na 350? Nie wiem, jak to działa, powiem wam. Dziwne, ale okej. Grunże poszło. Dobra. No właśnie tak było wcześniej, a oni mu potem dali stały level. Widziałeś, że tam było napisane 350. Ale dobrze, że go nie klikałem, bo nawet mi ktoś pisał, pamiętam, na streamie, żeby go klikać. Dobra, dalej. No to też lecimy chyba od dołu do góry. I te takie lochy... słabsze będziemy po prostu lecieć, tak o. Nie ma co tutaj się zastanawiać. Pyk, 475. Dobra, dalej. Już nie ma miejsca? Ty, bez kitu. O kurwa mać. Ile epików. No i właśnie, to jest ten problem. Dobra, czekajcie. To sobie i tak wywalę. Dla Barbara plus 26. Dla Magusia plus 26. O, zajebiste buty. Muszę runkę wymienić. Pyk. Jeszcze ich tu trochę poprzebieramy. Dobra. To na wszystkie staty. Tu mamy coś dla zwiada. Plus 37 troszkę pancerza zabiera. Biorę to. Tylko jeszcze muszę poczarować, pamiętać. Tak, no, pamiętam. Dobra, odzysk klejnotu, cyk. Dalej, tu mamy coś na siłkę. Minus 15, buty dla zwiada, plus 12. Nie ma co. Tu zajebiste, ej, ten barbar ma jakieś stare itemy, jak tak patrzę. I runki nie trzeba wymieniać. No, kowal by się przydał, to prawda. Jakaś brońka dla maga. Plus 104? A, bo ja w sumie sporo leveli wbiłem, bez kitu. What a shit. A, ja dzisiaj jeszcze nic do kibla nie wrzuciłem, ale to dobre. To nieważne, żeby tu nic nie zjebać.
Mamy coś dla Woja, sprawdźmy. Plus 59. To tu musimy runkę wymienić. A, ja Golda chyba nie będę miał na czary. Sprawdzę pod koniec Kragi, spokojnie. Teraz to mi to... Raczej ta wymiana kilku itemów mi nie dała z Not Possible 5%. Spokojnie, sprawdzę na koniec procenciki. Na razie wbijamy to, co... W sensie zbijamy. To, co musimy zbić. I to, co możemy łatwo. Tu plus 45, dobra, też wymieniam. Właśnie dlatego tą... Kurwa, gdzie to jest? O, tu. Właśnie dlatego tą strefę mroku chciałem na koniec zostawić, bo zobaczcie, że mi tutaj sporo to dało. Jeżeli chodzi stricte o itemy. Plus 25 to nie bardzo. I tu jakieś buty dla zwiada nie bardzo. I tu już są te stare itemki, dobra. Zostawiamy to na razie tak. Okej, okay, teraz te czary. O kurwa. Tu już czar kosztuje 10 baniek, a ja się z całego golda wyprułem. No to mądrze to zostało zrobione, nie powiem. A, w sumie bez kitu, kopalnię mam. No, dobrze mówisz. Kopalni chyba tam trochę sobie zostawiłem. I tu barońkę musimy wymienić. Dobra. Pyk. No i idealnie. Dziękuję ci pięknie, Zaba, za pomoc. W ogóle zapomniałem, że ja tu golda trzymałem od rana. Dobra, to mamy. I mamy jeszcze to. I wszystko. Okej. Okay. Wstępnie powymieniane. Lecimy dalej. 476. Dobra. Następny. Jak, dokładnie tak jak ci Biskit napisał. Jak masz przynajmniej dwie książeczki za XP-em, to sobie zostawiasz ten kalendarz, a jak nie masz, to skipujesz. Jezu, ile tu mi się rzeczy co chwilę odkłada. To jak my będziemy sprawdzać to co chwilę. Dobra, te na wszystkie staty to wywalam od razu. To też, no niestety. O tym mówiłem, żeby się kowal przydał. Brońkę zostawimy, to jeszcze wywalę. Buty się nie przydadzą. Dalej, tutaj. W sensie, sorry. Nie no, widzowie, ja dzisiaj z 4,5 godziny spałem. Chodziło mi oczywiście, że Biskit zadał pytania, a Teksu odpowiedział. Ale zresztą właśnie Teksu, sam jesteś sobie winien. Nie macie tu wcale, a potem... Problem masz, że cię nie rozpoznaje. Tak, tylko że ja właśnie tak sprawdzam, czy mi się coś tu jeszcze nie przyda, nie? Do wymianki. Dlatego ja tak powoli to wszystko robię. Tu mamy na Intę. Nie przyda się, buciki na razie też nie. Kurwa, w sumie to bez kitu. Wypierdalam to wszystko. Nie spodziewałem się, że to będzie taki tłok tych epików, że tak powiem. Skibla. Dobra, 478. Dalej. Okej, okay, następne osiągnięcie. Jak to już to wygląda? 21,5 tysiąca. Oj. Okej, teraz mamy hemoridorek. 479. To jeszcze padło. A to tak, bo to jest ten pierwszy hemoridor, zapominam. Że to teraz jest podzielone na pół. Dobra, i mamy 480. Czasem się zdarzy, że w weekend ci odpowie, ale to jest raczej rzadkość, Michlo. Raczej od poniedziałku do piątku. No i teraz musimy wykopać sobie klucz w kopalni. Przeloguję się jeszcze. Ale zanim to zrobimy, to losowanko dla subów. Okej, okay, wracamy. Był przerywnik. Można wracać i kopać kluczyk.
Dobra. Te klucze w ogóle od razu lecą chyba. Do tych nowych lochów. Lecimy. Ostatni loch w strefie światła. No to już możemy obejrzeć. Dobra, łatwo. Łatwo. A, dobra, już skipuję, przepraszam. Kurwa, ty. Przegraliśmy już na niego. Sadek. No, już się Maguś wyjebał z krytami. No, krytuj! Nie no, to są żarty. Przysięgam. No. Git. Dalej. Ohoho, jaki skrycik soczysty. Dobra. Teraz Maguś. No ale zobaczcie. Tu już są jakieś takie problemy Daimana delikatne. Jak kryty nie siądą. O Jezu, jak zmiażdżony. I to woj był. Dobra, siedzi. Okej, nie ma miejsca w plecaku. Zwykłe itemy do kotła. A, i tu mi powinny jeszcze jakieś polecieć chyba, nie? A nie, bo to jest tylko... Dobra. Bo tam jest tylko kilka itemków. Okej, dalej. Z tego lożku masz golda i niepotrzebnie marnowałeś kopalnię golda, ale przecież w MR-ku pisałeś mi, że to bez znaczenia, kiedy odbieramy. Że można odebrać Vivien golda, kiedy się chce, a nie czekać do końca. Czyżbyś mnie oszukał? Dobra. 9. Ale 10 leveli wie... A, o to ci chodzi. Ale to chyba level to wpływa tylko... Level chyba tylko wpływa na ten. Na czas produkcji, nie? Szybkość w sensie. Ty, ten to już mocny jest chłop. Ale kryty powinny załatwić sprawę. Prawda? Kryt. Kurwa, wkurwiłeś mnie teraz. No. I elegancko. Dobra, mamy to. Sprawdźmy to. Elegancko. To możemy do kotła od razu. Tego golda na razie nie wydaje, niech on będzie w razie czego. Nadal mi nikt nie gratuluje. No cóż no. Taka gildia. O, zobaczcie. To możemy wymienić. Mi tu powiem wam, że już mi się w oczach mieni. Czy ja to wszystko na pewno dobrze wymieniam i robię. To możemy wywalić. Pasek dla Magusia. Plus 27. Jeszcze mnie nie jara. Brońka dla Kunegundy. No właśnie. Nawet bym powiedział, że zajebista brońka dla Kunegundy. Pyk. I tu mamy coś jeszcze dla tego. Plus 30. No jeszcze się wstrzymam. O, ale to już możemy wymienić jak najbardziej. Dobra. To wyrzucam. Czapa dla zwiada. Plus 34. Dobra, jeszcze się wtrzymam. I okej, na razie zobaczymy. Ulepsz tą broń razy 2, tak. No i jeszcze muszę zaczarować. A nie. Nie, no mu... A, bo już zaczarowałem. No właśnie, o tym mówię. Już mi się w głowie pierdoli. Dobra. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. 4 plakietki już ukończone. Została karuzela i została strefa mroku. Lecimy dalej. Teraz szkoła magii. Dobra, elegancko. W sumie to nie. Dopóki się nie zapcham, to lecimy dalej. Nie ma opierdalania się.
484. No i teraz się zapchałem. Pasek. No dobra, powiedzmy, że tego już mogę wymienić. Nie tracimy jakoś dużo pancerza. Tak, Bain ma 4,92 w tym momencie. To na wszystkie staty, hełmik na razie zostawię, to na wszystkie staty, wisior plus 13, brońka dla woja, zobaczmy. Plus 22, ale to jest na wszystkie staty, no ale brońkę to zostawię może. To wywalam, to wywalam, to wywalam. Tu mamy coś na intę. Minus 4. I tu mamy coś na siłkę. Tyle samo, dobra. Dalej. Okej. Kurwa, w ogóle tą to sama Kunegunda rozwaliły. Czy ja coś tu mam jeszcze na wszystkie staty? Tylko bronię jak już. To to możemy w sumie do kibla wrzucić, niech już będzie z głowy na dzisiaj. Okej, tu wszystko wyczyszczone. Miasto Intryk teraz. 485. Jezu, jak to siada. Co jest? No, pierwszy taki bloczek jakiś. Pierwszy bloczek, sprawdźmy to. O kurwa, tutaj to Kunegunda poskładała. Dobra. Okej. Tu też jakiś mini bloczek. No, wszystko wyliczone. I znowu plecak pełen. Kurwicy dostanę przez to. Pasek dla magę. Plus 36. No dobra, możemy wymienić. Plus 36, też ładny pierścień. O, te budki już możemy wziąć, bo nam dają pancerzyk na plus. I to już wszystko mam posprawdzane, dobra. Tu punkty życia muszę, muszę. Okej, sorry, że nic nie mówię, ale staram się niczego nie zjebać po drodze. Dobra, dalej. Bez licy, Maguś, pada. Ale już są jakieś problemy Najmana z tym zamykaniem Esterosu. Nie no, dzisiaj się na czacie nie skupiam za bardzo. Także dzisiaj jest seans klikania. Nic więcej. Chyba, że coś dłużej będziemy klikać, to wtedy się bardziej na czat będę przestawiał, ale tak ogólnie to nie. Dobra. Tu już nam coś stoi. Inta plus 35, a u tego minus 3. Dobra, to skoro nam to stoi, to na razie to skipujemy, lecimy dalej. Dlatego, że klikam na razie to, co mogę. A dalej będziemy się zastanawiać. I sprawdzać na SF Toolsie przede wszystkim. Dobra, to jeszcze siadło. To sprzedajemy. Nie no, ja i tak muszę tu większość rzeczy powywalać. Ale nuta wleciała. Oczman. Dobra, kurwa, się będę zastanawiał rok. I tak do wyjebania, i tak do wyjebania. Teksu, co ty piszesz? Bardzo mi miło. Dobra, tego to już raczej nie zrobimy, dalej. 487. I
Ile my jeszcze leveli musimy wbić? Przynajmniej 5. Kurwica. Problemy się Najmana zaczynają. Troszeczkę. Dobra. To jeszcze siedzi. Nie przybliżę się. To nie jest show-up, to jest Twitch TV. Chociaż niektórym się może pomylić, dlatego że tak gdy mamy te lochy, że ktoś może mieć wątpliwości, czy to dobra platforma, na którą trafił, aczkolwiek... Tak, tak, wyślę, nie ma problemu. Aczkolwiek to nadal jest Twitch. Dobra, tu mamy problemy. Wszystko na wszystkie staty, więc wywalam. Ile leveli już wpadło? 23. Okej, okay, dalej Hemorrider. Mówię, na razie klikamy to, co nam pada za darmo. A dalej się będziemy sprawdzać. 488. Ej, ale co jest w ogóle? My tu strasznie szybko jakieś bloki łapiemy. No nic, no dalej. W takim razie. Ja już nie pamiętam tych lochów late game'owych, ale no coś mi się wydaje, że za szybko się blokujemy. Tak, bloki to jest, to pamiętam akurat, że jest taki większy bloczek. Plus 15. To wywalamy wszystko, brońka dla woja. Plus 30. No ale nie, na razie nie. Okej. Okay. Teraz tu. 489. Widzowie, my dopiero wydaliśmy 1000 grzybów. Spokojnie. Jeszcze poklikamy jakieś mniejsze procenty. Jeszcze coś tu się będzie działo. Dobra, tu na razie nie damy rady. Dalej. Pyk. Okej, okay, dobra. Teraz tak, zwiadow to już było chyba. Tu plus 4, tu plus 15. To na wszystkie staty, to na wszystkie staty, buciki. Nie trzeba wymieniać i mamy intę. Nie trzeba wymieniać, dobra. Tak, tak, no, cyklopik jest ciężki. Mamy prawie 490. Nie ma tragedii. Aczkolwiek... To jeszcze nie jest to, co ja chcę zrobić, oczywiście. Więc teraz tak, robimy sobie skanika. Ile mi bronie teraz dają? No pewnie dużo. Właśnie to też jest minus, że nie ma teraz jak tego przebrać. Chociaż no ja nie chciałem tego przebierać, ale dobra. No właśnie. Po 120 mi brońki dają. Ale dobra, czekajcie, sprawdzamy. Nie no, na gnoma mamy prawie 3%. Także lecimy z nim na początek. Na hakera Jana mamy 1,30 i na Diabolores mamy 0,70. Wężoustny 0,04, Loki 0,00, Cyklop Polifem 0,00. Także już to, co mieliśmy przebrnąć, tak wiecie, za 1,5 grzybków przebrnęliśmy. Na razie... Znaczy no, na razie. Teraz się musimy skupić na przyciśnięciu. Dobra, mamy. 490, siedzi. Coś dla Magusia. Plus 39, sporo. Wymieniłbym. W ogóle Esteros to my powinniśmy zamknąć. Obrońca, no to musi Kunegunda go poskładać. No i potem ostatni to jest akurat nic trudnego. Więc powinniśmy to zrobić. Jak zamkniemy Esteros, to losowanko wtedy dla subów.
na 250. Ale to musimy zamknąć Esteros najpierw. Nie, no dobra, może sprawdzę te procenty po prostu. O kurwa. Na obrońcę mamy 0,07%. O, w pizdę. To nie ma losowania. Kurwa, co... Coś mi tu śmierdzi. Hacker Jan 1.24. Jego teraz chcemy ubić. Diabolores 0.70. Bez kitu. Myślałem, że to lepiej pójdzie tak TBH. Zobaczcie, no my mamy na niego ponad 1%. I zobaczcie, ile to grzybów musimy wydać. O dobra, padło chociaż. Plus 34 już nam daje. To sobie na razie odłożę. Obejrzymy może, bo to już są takie... W sumie tego gnoma chyba nie oglądałem też. Zobaczymy, jak to poszło. I teraz tego Janka. Okej. Dobra. I co dalej? No dalej Diabolores. Czyli co? Następny epik przebieranko i dalej tu lecimy, nie? Proste, że tak. Byle czekać do legendarnego lochu. Nie no, ogólnie teraz, jeżeli chodzi o W50, no to już będą wznowione, że tak powiem, odcinki z normalnych lochów, nie? Wiadomo, że to będzie dość wolno szło, ale jak my już sobie tutaj, że tak powiem, wznowiliśmy to klikanie tych lochów, to jak będę tylko widział jakieś sensowniejsze procenty, to cyk, będzie odcineczek. Także kumacie. Nie odpowiadam, bo to jest szpieg z innej gildii. Wyniuchał, że lochy są klikane, to trzeba przyjść skontrolować, czy ktoś może jakoś dalej pocisnąć. Także nie odpowiadam. No właśnie. Nie no, te procenty są zbugowane. A napisał ktoś chociaż GZ? Uja, w dupie mnie mają. Zobaczcie. Na samą górę gildii wskoczyłem i nikt nawet GZ nie napisał. Co za niemili ludzie. Dobra, mamy to. Mamy to. Diabolores siedzi. Okej. Zostawiam już te i sprawdzamy teraz, jak to wygląda dalej. Od góry 0,24 na czterorękiego Petera, 0,07 na obrońcę, 0,04 na szkołę magii, 0,02 na wężą ustnego, obudny oszust, Loki, cyklop, polifem, Kejżdżor, not possible. Hehehehe
Czekajcie moment. Kurwa, jak ja to liczyłem, że ja 4,92 wybiję, ty. Ja nie jestem zbyt dobry z matematyki, ale... Ale coś mi się musiało pojebać. W takim razie. Ile mi tu brakuje lochów do 4,91? 3 lochy. No właśnie tak, chociaż nie wiem, czy broń na samą mintę będzie git. Dobra. No co, no... Kurwa. Jakiś złoty strzał musi być, nie? Zaczynamy 0,25. Co wam mogę powiedzieć? Klikamy, dopóki się nie wysram z grzybu w takim razie. Albo dopóki to nie padnie. A tak, bez kitu. Losowanko. I dobra, no co? Klikanko, nie? 0,25%, tak o. Teraz się będę bardziej integrował z czatem, więc jak ktoś ma jakieś pytanie, to zapraszam do zadawania. Bo nic tutaj nas chyba szybko nie czeka. Nie no, kurwa, powiem wam szczerze. Najwyższego levela nie wbijemy. To już widzę. Aczkolwiek... No ten 4,91 to by dobrze było przekręcić, nie? A potrzebujemy jeszcze 3 lochy ubić, żeby to się stało. O! Kateo, dziękuję ci pięknie również za Prime'ika. Dzięki ślicznie. Drugi miesiąc. O kurwa, siedzi. O, jak szybko. Pokaż mi to. Nie no, ta Kunegunda to... Piękna waleczka. Dobra, jeszcze 2 lochy. Pokaż mi te procenty. Okej, okay, mamy tak, 0,11 na tego zwiada. Co nam się teraz pokazał. 0,08 na obrońcę. Dobra, to zrobimy tak. Po 500 grzybów na jednego i na drugiego na razie. Dlatego, że jak nam padnie obrońca, to na pewno nam padnie... A w ogóle tak z ciekawości, czekajcie. Na te lochy, na które ja mam teraz jakąkolwiek szansę. Sprawdźmy sobie. To jest tak. Playa Games. Pick. Pozostałe. O, zobaczcie. Na Andresa mamy 0... Czyli... Nie, przepraszam. Na Marwa, czyli ostatniego, mamy 0,39. Więc więcej od tego zwiada. Także jakby on padł, to nam możliwe, że padnie też ten maguś. A jeżeli chodzi o... Jak to się nazywa? Miasto Intryg 9/10. Miasto Intryg. Tutaj mamy. Pokaż mi to. No, na obrońce 009, na niepalną 0,48. Czyli no musimy się na tych dwóch lochach skupić koniecznie. W tym momencie. No to tak jak mówię. Po 500 grzybów na jeden i potem na drugi. Nie pozostaje nam tu nic innego jak coś takiego zrobić, bo już... Kurwa, no ja nie wiem. To jest zwiad, no... No Kunegunda musi unikami, na tamtego woja tak samo. Nie ma innej możliwości. Ale zdziwił mnie ten poprzedni, że tak szybko padł. Chociaż tam było 0,25. Tam jakaś próba taka bliższa, powiedzmy. Co sądzę o sprzęcie Popka? No ja już mówiłem, wypowiadałem się wczoraj na ten temat. Popek nie taki monster, jak go malują. Aczkolwiek no co? Sprzęt jak sprzęt. Nie za duży, nie za mały, w sam raz. Oj.
Geige. No nie powiedziałbym, że Geige akurat. Ten tylko jednym na tych streamach zmyślony, nawet mnie nie wkurwiaj. Dostałem zapytunek, więc odpowiedź została udzielona dla widza. Co ci nie pasuje? Co mam zrobić, jak dostałem konto 140 level, nie wiem co mam zrobić? Napisz do supportu, że dostajesz konto. Dostaniesz nagrodę. Mówię ci, nie zmyślam. No tak, no też mi się wydaje, że normalna koman. W sensie nie wiem, bo nie widziałem zbyt dużo w swoim życiu. Nie znam przedziałów, ale chyba taka, no mówię, przeciętna. Kurwanska, no. Dobra, jeszcze siedzi, kurwa, jest, 0,11 plus 5, pokaż mi to. Aha. Jezu, jak ta Kunegunda kieruje na nich. Coś pięknego. Dobra, dawaj mi skana. 0,43 na Marwa. No to w niego lecimy. Zamykamy to. Tu chyba muszą po prostu same kryty siąść z dużych rozrzutów każdemu. Pokażcie mi tą walkę. Bo on wszystkich one-shotuje. Także jak siądą kryty z górnego rozrzutu wszystkim, no właśnie, to powinno siąść. Dlatego mamy tyle procent. Tak, padł nam Andres, lecimy dalej. Ty na grę z wiadem narzekasz? A no, słuchaj. Zwiadowca jest od tego, żeby być parobkiem i robić lochy dla potężnego maga, który ma obrażenia takie o, takie wielkie. Kumasz, wariacie? Taka jest rola zwiadowcy w tej gierce. I zdania nie zmienię. I teraz każdy, kto gra zwiadem. O ty kurwa, jak ty tak mogłeś powiedzieć? Dziękuję ci pięknie Shiriko za Prime'ika, dzięki ślicznie. Nie no, żartuję, zwiadek jest fajny. W ogóle te trzy podstawowe klasy uważam, że są takie najfajniejsze, najprzyjemniejsze do gierki. Tylko no, to są już preferencje osobiste, że mi się tym zwiadem nie chce grać. Po prostu mi się nie podoba, mnie nudzi. Ale jest mocny, zwiad jest git. No padnie to czy nie pa? 5 milionów, no właśnie, to była ta próba. Jak będzie jakaś bliska, to możemy w sumie obejrzeć, chociaż ja za szybko klikam. Wykrzyknik song, Yaoshi. No, bez kitu, tak samo jak ja pamiętam, jak jeszcze klikałem lochy na zabójcy, to pamiętam, jak ten zabójca jak nadupcał dwa hity jeszcze bronią wojownika, to tragedia. Tak się to, takie to było nudne i męczące do oglądania. Dobrze, że dodali to przyspieszenie, no, mimo wszystko. Ile na karuzelę masz? Not possible jest karuzela. Dla mnie. Teraz mamy Cage Jora. Cage Jor by padł, jakbyśmy byli Berkiem. Ale niestety nie jesteśmy. Lulna były już 3. Teraz został tylko dla subików na 250 gziba. 3 już rozlosowane. Co z tym konkursem, ale z którym karpiesz? Jeżeli ci chodzi o konkurs z YouTube'a, to on będzie rozstrzygnięty we wtorek, myślę. Tak jak mówiłem w filmie zresztą. Nie no, ja tak liczę, MR-ku. Ubisz tego Marwa, no i ubisz ten Esteros. I chyba tyle.
Więcej już nie ma co. O ile nam się uda to zrobić, no. Na tego obrońcę 008, więc czy tam 009. Sprawdzimy, jak tego ubijemy. Także no to nie są jakieś wybitne procenty, powiedzmy. Ale no jak jego ubijemy, to i Niepal napadnie, myślę, że łatwo. Może jakiegoś golda w staty? Nie, no no monster. Te 10 inteligencji raczej dużo nie zmieni, które możemy dodać. A zostawię sobie w razie, jakbym coś przebierał. Wiem, no to jest maguś, tu jest dużo bliskich prób. 5 milionów też było wcześniej. Oj. No tu muszą siąść idealne hity po prostu. Idealne hity, a napisali coś moi koledzy? Ja pierdolę, w dupie mnie mają. Zmieniam gildię, widzowie. Szukam gildii na W50. Nie no, wiecie. Jest piątek wieczór. Piątek wieczór, ludzie pewnie imprezują. Nie mają czasu na jakieś pisanie na czacie w Shakesie. Napisz sobie GZ sam. W sumie GZ THX. Dobra. Pomyślę, że pierdolnięty. Yes, siedzi, dobra. Ja pierdolę, jeszcze nigdy nie miałem chyba takiej radości z ubicia lochu, jak tutaj. Bez kitu. Dobra, 4-9-1. No właśnie. Tak to miało przebiegać. Tylko mogło trochę szybciej paść. Co tu mamy na siłkę? Plus 15. Dobra, to mogę wywalić na razie. Dobra, sprawdzamy to. Możesz zrobić awkę, bo 4-9-2 już ciężko i potem obrońcę. Ty, na obrońcę nam spadło, mamy 0-0-6. To ciekawe. Czekajcie, jak to się prezentuje na tle rankingu. No pokaż się. No pokaż, o dobra. No, proszę bardzo, halo przegoniony na 4 levelki. Tu kolega, co mnie napierdalał non-stop. Jak tam? No pominąłem, bo były ograniczenia wiekowe nałożone, Milik. To się nie dało tego otworzyć w Song Requestie. Warki 4-9-1 ma prawie też. Tylko warki, zobaczcie, on ma o wiele mocniejszą broń. Mi się wydaje, że on ma, chociaż on ma gemy znowu słabsze. Nie wiem, jakie on ma lochy. No i tu, ten ziomek. O kurwa. Tylko, że on ma gemiki po 1700. To też mu, ale jest wojem z drugiej strony. Ciekaw jestem jego lochów w sumie. Ej, ale on ma... A nie, nie ma słabszych stat. Ma podobne dość. Co tu więcej? No top 2 level na serwerze na razie. Nie ma tragedii. Myślę. Kiedy my tu mamy level z kalendarza? No jeszcze trochę. Dobra, bez kitu. Zrobimy tak. Zrobimy sobie aweczkę. Tak jak Mareczek pisze. Bo następnego levela to my już raczej nie zrobimy. Nie wbijemy. Zrobimy sobie aweczkę. Pod goldzika oczywiście. No i spróbujemy ten Esteros zamknąć. To już... No... Na Esteros jakieś 2500 grzybów i padnie to padnie, nie to nie i do domu lecimy. W sumie to możemy teraz, zobaczymy ile nam golda poleci. Kurwa, ale leci tego golda, wam powiem. Nie spodziewałem się, że tak dużo. No. Event Golda. Pokczman. Prawie półtora, no mielibyśmy 150 podstaw, gdyby nam z kółka chociaż raz goldzik poleciał. Ale nie można mieć wszystkiego.
jak to mówią. Nie no, kiedyś to mieliśmy dojebaną kadrę. Ja też to oglądałem, tą ręczną strasznie. Jak tam był jakiś Bielecki, kto tam był jeszcze, Jurecki. Zajebiste to było do oglądania. Ja miałem wtedy nie wiem ile, z 15-16 lat, o szmal dokładnie. 0,10 na obrońcę, okej. Okay. Coś tam się podniosło delikatnie. Dobra, i robimy losowanko w takim razie. No to co, klikamy. 0,10% wojownik Kunegunda musi zrobić robotę. Nie ma totalnie innej możliwości. Po co grzyby darcić na niego, jak i tak levela nie wbijesz? Bo chcę docisnąć ile tylko mogę. Streamek był zapowiadany huczny i duży, więc chcę docisnąć co się da. Zresztą jak pokonam tego, to pokonam też niepalną raczej. A to już mnie przybliży do kolejnego levela, także wiesz. Chcę generalnie już tu wycisnąć ile się da i potem sobie na spokojnie chillować i już resztę wbijać na odcinkach. W sensie, no, resztę leveli i tam pokonywać jakichś przeciwników kolejnych. Więc próbujemy. 0,10% tak jak mówiłem. Po zrobieniu tej aweczki mamy. No a jeżeli oczywiście padłby szybko obrońca i padłaby szybko niepalna, no to jeszcze byśmy te 0,03 czy tam 0,05% popróbowali, nie? Kumacie, o co chodzi? Może jeszcze by się coś wycisnęło. No ale tu akurat szanse są znikome, że tak powiem. No, bez kitu. Szczurek, ale ty szczurek wygrałeś... Dwa razy dla subów jak było, czy raz był jak było zwykłe i raz jak było dla subów? Jak to wyglądało, bo już nie pamiętam szczerze. Dwa razy dla subów? Kurwa ty, naprawdę dziwne. Jaka jest na to szansa w ogóle? Ile on ma HP ten skurwor? 1,1 miliona. Ej, ale mam wrażenie, powiem wam, takie moje przemyślenie, że na innych kontach Smyku jutro, ewentualnie Max w niedzielę, myślę. Przysiądę i to zmontuję. Wydaje mi się, że na innych kontach, jak leciałem na tego golda tak wcześnie, od jakichś 400-420 poziomów, to na tym levelu mieliśmy więcej lochów zrobionych. Ale może być tak, że... W sensie, no wiadomo, mieliśmy o wiele mocniejsze podstawy, nie? Bo teraz cały czas graliśmy na expa. To też na pewno ułatwiało. No i zresztą, no Maguś to nie jest jakiś... giga chat do lochów, no nie oszukujmy się. Maguś nie jest jakimś dobrym klikaczem. Jakbyśmy byli jakąś klasą z unikami albo berkiem, to taki zwiad albo woj o wiele łatwiej by nam padał. Nie no, teraz już klikamy na bieżąco. Sporo ja mam tych lochów, kurde, ja jestem dopiero na 3 hemoridorze. W sensie, no po staremu na 13 powiedzmy. Ja myślałem, że my ten hemoridor jakoś się zbliżymy do zamknięcia. Jakoś to tak, nie wiem. Nie pada mi to tak łatwo, jakbym chciał, powiedzmy. Jak długo czekaj z lochami? Nie mam pojęcia, ile to mnie wyniosło łącznie czasowo. Musiałbym sprawdzić, kiedy film dodałem. Z Maga, jak ostatni raz klikałem tam coś. Aczkolwiek... 80 leveli. Leveli wbijaliśmy bez lochów. A czekajcie, tak z ciekawości jeszcze sobie zerknę. Bo tak, no tutaj to wiemy, że jak ten padnie, to i niepalna powinna paść. Jeżeli chodzi o górę popiołów, pozostałe, ile procent na niego? 0,10. O, zobaczcie, jakbym pokonał węża ustnego, na którego mam 0,05%, to na samowara bladego mam prawie 4% i na pogromce słoniowatych 0,18, czyli to by mi coś odblokowało. I co ja tam jeszcze mam? No, szkoła magii nam nie padnie. Na kolejnego mamy 0,04, potem not possible, no, czyli ewentualnie tego węża ustnego jeszcze
Aczkolwiek, no to jak nam padnie obrońca i niepalna. Także, no nie wiem, raczej się to nie uda. A jaki tam był wybór proboszcz? Weź mi, przypomnij. Idę coś wszamać, w razie jakby już było po ptokach, to miłego wieczorku, piękny seans dziś był. Dziękuję ci pięknie, Emerku. Dzięki oczywiście ślicznie wszystkim, którzy byli do tej pory. Bardzo mi miło. Na początku był jakiś taki dziwny stresik. Aczkolwiek potem już było git, potem już poszło jakoś samo. Rzadki, bardzo rzadki i importowany. No to teraz rzadki ci teraz dropnie. Zwykły rzadki. Obstawiam. Szansa jest 1 do 3, to tak jak na kubkach prawie. Ale zobaczcie. Napisali nam coś. Co prawda musiałem sam sprowokować. Ale coś tam napisali jednak. Ile trwało wbijanie? No właśnie nie wiem, Tadashi, nie wiem jak to mi wyszło czasowo. Jak sobie wejdziesz w playlistę z Maga, to tam sobie obczaj, kiedy był ostatni odcinek z klikania lochów. I po prostu sobie polisz do dzisiaj. Siemanko, Józef, witam cię serdecznie. Ile wpadło leveli? O kurwa. 27 wpadło, smyku. 27. Startowaliśmy z 3-6-4, powiedzmy. No 4-6-3, ale 4-6-3 to była taka końcóweczka, że tam jedno czy tam dwa tornada i wbiliśmy 4-6-4, więc powiedzmy, że 4-6-4. 3-6-4 powiedziałem? To sorry, to już mi się pierdoli. Już nic nie mam w głowie. Ile już ten stream trwa? 2,5 godziny prawie. No ja właśnie zobaczę, jak to na tym zabójcy zrobię. Nie wiem, jaki będę miał level na Wielkanoc, mówiąc szczerze. Bo na Wielkanoc na legendarnym lochu bym się poprzebierał. Bym ewentualnie poprzebierał pachołki. Tak jak to zrobiłem teraz tutaj na Magu, na Boże Narodzenie. I wtedy bym może kliknął, zobaczymy. Ty, a jakbym pokonał... Jakbym pokonał czterech, to by mi dało 3,9,2. No ale to bym musiał pokonać tego, potem niepalną i potem wężoustnego, a na wężoustnego mamy 0,05%. No bo nic się nie dzieje, Ewald, no to jest takie, wiesz... Trzyma się, Oshi, 448 smyku bodajże. Ta, napisał chłopcu, jeszcze dzisiaj pisał na Discordzie, że go nigdy do pracy fizycznej nie ciągnęło. Weź ty, Ewald, tam idź klikać w ten komputer. Jeszcze chłopco se pisze jakieś linijki kodu i mówi, że mu się nie chce codziennie. Ta, umysłowo to ty jesteś upośledzony, a nie pracujesz, kolego. Także wiesz, nie wkurwiaj mnie tutaj. Przepraszam. Poniosło mnie. To ze zmęczenia. Sądzę o nowym druidzie? Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem, bo mnie dzisiaj nie było w sumie w domu. Widziałem, że coś tam zmieniają. Ale przyjrzę się temu bardziej. Myślę, że po weekendzie. Myślę, że po weekendzie zobaczymy, co tam się dokładnie zmieniło, ale... No i tak, no. Musiałbym tym zagrać, żeby to jakoś ocenić. Tak stricte ze zmian opisanych, to wiesz... To mi to za dużo nie da. No jeszcze tak 1200 razy muszę kliknąć Enter. I jak nie padnie, to sobie daję spokój. Będą robić Black Wolf. W sensie, z tego co wiem, na razie ma być serwer testowy z tymi zmianami i będą sprawdzać, ale coś tam mają ruszać. Tak, no ale to jest właśnie na plus, wydaje mi się, Szymek, dlatego że ludzie często narzekali, że w jednej masce dostają wpierdół od magów, a w drugiej od wszystkich innych, no nie? A teraz to będzie tak, jakby z automatu ci wybierało. Także to akurat jest zmiana na plus, wydaje mi się.
Mnie to tak szczerze, ten druid to mnie jakoś nie jara po tych zmianach. Jakoś mi się wydaje, że my chyba, jak będziemy jakieś konto nowe gdzieś zakładać, to my chyba szybciej zagramy z wiadowcą niż druidem. Jakoś taką mam awersję do tego druida. Ale jestem ciekaw, co oni z bardem wymyślą. Bo bardem to mi się akurat fajnie grało, a zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. Ale co? O kurwa. Siedzi. Mamy to. A, to na wszystkie staty jest, ale dobra. Okej. Sprawdźmy to najpierw. Jak ta walka wyglądała? No, Kunegunda musiała poczarować, bo inaczej nie ma opcji. To już chyba jest drugi albo trzeci loch, który zamyka sama Kunegunda. Z takich cięższych oczywiście. Dobra. Ile mam na tego ostatniego? Na niego chyba było... A, bo ja już jestem w Tulsa zamknąłem. Na niego chyba było... 0,50, ale sprawdzimy. 0,43 na niepalną, no właśnie. Dobra, to też nie jest jakoś bardzo dużo. Ale ona powinna paść. Przeważnie niepalna to i w strefie mroku, i w strefie światła. To było coś easy. Ile leveli wbiłeś? 27. W tym momencie. No myślałem, że tu jakiegoś krytka damy na koniec, a tu się okazało, że nie było to nawet potrzebne. No i tu mamy znowu zwiada i tu tak samo w sensie Kunegunda musi zadziałać. No, ale tu już zadanie jest o wiele prostsze. Wydałem na tamtego ile? W sumie to nie wiem ile nawet. Z 800 grzybów chyba. Kurde, no jakby to nam szybko padło, to jeszcze byśmy z 1000 grzyba na tego węża ustnego wydali. Chociaż tam już jest szansa, można powiedzieć, że dwa razy mniejsza niż na obrońcę, więc... Więc no nie jest kolorowo. Ale jakby on nam padł, to potem następny maguś mamy prawie 4%, pada na easy i wbijamy 4,92. No musimy ją zrobić jeszcze, proszę cię, no. Ile ci da ten loch expa? 300 milionów. Każdy loch, który ma 3,93 level i w górę, daje ci 300 milionów expa. No maguś nie jest wybitny do lochów, no. Widzisz, jak tu nam musi Kunegunda dupę ratować. Maguś nie jest najwybitniejszą postacią, żeby to raszować. No ale co zrobić? Siedzi, dobra, mamy to. I mamy osiągnięcie dodatkowo. Okej, to jest na wszystkie staty. Zobaczmy tą waleczkę. Na nią poszło ile? Z 200 grzybów, nie tak dużo. No ale tu już procenty były zdecydowanie większe. Dobra. Okej, okay. No i co? 0,05 wężoustny, 0,03... Czekajcie, 0... O, teraz się podniosły nawet. 0,06 wężoustny i 0,04 infernusy w szkole magii. Czyli wszystkie siły na wężoustnego idą. Bo jak on nam padnie, to potem jest nie, to chyba nie jest maguś, to jest chyba zabójca, ale na tego zabójcę mamy prawie 4... Albo maguś? Nie wiem w sumie. Ale na tego mamy 4% prawie. I jak padnie wężoustny, to kolejny też pada i mamy... Czyli tak naprawdę pokonanie wężoustnego daje nam tak jakby 4,92 level z automatu.
No ale to jest 0,05%, więc nie nastawiam się tu na jakieś dymy. No ale spróbujemy. Trzymaj się, Szczurek, trzymaj się. Jutro albo w niedzielę kimkolwiek zadymiasz. O kurwa mać. Zero, zero, 5%. Aż się wystraszyłem. Czyli niepotrzebnie ta awka była robiona. Bo jeszcze level wbijemy. Niemożliwe to jest. Dobra. A, nie kliknąłem. Już się przestraszyłem, że mamy 003, ale nie odświeżyłem. 3,60 na samowara bladego. Dobra. Gdzie on jest? Tutaj. Ile nam brakuje expa? No, będziemy mieć level i 36 milionów expa, jak go pokonamy. On był zabójcą w strefie światła, wiesz, Black Wolf, ale nieraz ci sami przeciwnicy mają inną profesję w strefie mroku. Także tutaj jest magusiem znowu. Dobra, mamy to. Top 1 level na W50, egzekwo z wojownikiem. Kurwica. No i co? To teraz już zrobiliśmy to, co zrobić mieliśmy. Jeszcze sobie sprawdzę. A nie wiem, to bym musiał cegła na SF Toolsie sprawdzić. 0,19 na tego pogromcę słoniowatych, no ale to już nam nic nie da. No już kolejnego levela to my na pewno nie wbijemy, także już nie ma co się tutaj napinać. Ale fajne procenty. Pod przyszły odcinek z Magusia jak najbardziej. Ale no my tu musimy 5 lochów teraz zrobić, a to już jest niemożliwe w tym momencie. Ale cel został wykonany. Cel został wykonany. Tu są jakieś 490. No i Bane Wojem ma 492. I my również... A, jeszcze się nie zaktualizowało. Halo, dawaj mi 492. Żeby to ładnie wyglądało. Nie chcę się zaktualizować, dobra. To dzięki, Gierko. No. Jestem zadowolony. Jestem ukontentowany. Tym, co dzisiaj tu wyczyniliśmy. Mam nadzieję, że wszystko było ok. Mam nadzieję, że powiedzmy, wasze oczekiwania zostały spełnione również. Możemy sobie już przygodomat odebrać teraz. I wszystko. Wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o maga. Pięknie poszło. 28 leveli łącznie wpadło. Piękna sprawa. Dobrze liczę w ogóle? 4, 6, 4 to jest 6 leveli plus 2. To jest 8, tak, no 28. No, ale zobacz jakie jest mocne trzymanie lochów. Kto by pomyślał, że najwyższy poziom na serwerze będzie miał wojownik i mag. Oczywiście wiadomo, no tutaj też jeszcze dużo ludzi te lochy trzyma, nie? Więc różnie to może wyjść tam z czasem. To jest na ten moment, żeby tutaj była jasność. Bo jeszcze sporo osób te lochy jednak mimo wszystko stopuje. No ale tak czy inaczej,
Zobaczcie. O, nas wylogowało. A coś zaczęło lagować, tak zauważyłem. Universe Berkiem 490. Kto tu jeszcze jest? No, w sumie to... A, Sombay tak samo. Sombay 484. No, podejrzewam, że oni mają jeszcze dalej lochy dopchnięte niż my w tym momencie. Jako te berki. No, ale fajnie, fajnie. Jestem zadowolony finalnie, jak to wyszło.